Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, przede mną tutaj są w dwóch pojemnikach jabłka Antonówka. One były zbierane spod drzewa, także są niedoskonałości czy jakieś kawałeczki zgnite. Ja dzisiaj z tych jabłek będę robiła sok jabłkowy. Za chwilę je umyję, pokroję bez obierania w cząstki. I widzimy się, jak już będą te jabłka przygotowane do wkładania do sokownika. Będzie potrzebny cukier i kwasek cytrynowy, który będę dodawać w takim celu, żeby mi sok z jabłek nie ściemniał po prostu. Zaraz się biorę za krojenie i tak będzie u mnie dzisiaj. Kolejne popołudnie przy robieniu po prostu soku. Także jeżeli jakiś po prostu obraz będzie słabszej jakości, to z góry przepraszam, bo robi się już wieczór, a wieczorem jest zawsze więcej czasu, można coś w domu zrobić. Ja się biorę zaraz za mycie i krojenie tych jabłek na cząstki, na ćwiartki, pozbywam się ogryzków i widzimy się. Będziemy nakładać do sokownika i nastawiać do gotowania. Pierwszą już miedniczkę jabłek sobie pokroiłam, one zobaczcie już czernieją. I teraz zasypię sobie tutaj kilogramem cukru i dodam kwasek cytrynowym i tu uzupełnię do za chwilę do pełności. Sobie rozgarnę tych jabłek, dokroję, idę, żeby było pełno, z skórowato. Dodam, ile tu będzie, wychodzi dwie łyżeczki z takiego małego opakowania. Taki kwasek cytrynowy do tego. Za chwilę sobie tutaj dokroję i dopełnię do pełna tych jabłek i nastawiam do grzania. Tutaj mam dwa segmenty. Tutaj nakryję na razie. Tak, mianowicie tutaj jest to sitko. Może odkryjemy jedno. Jest to sitko, z którego będzie ściekał sok. Tutaj jest ścieka sok do tego dolnego i jest, zobaczcie, jest wężyk z klipsem, że przypinamy lub po prostu spływa do garnka i jest garnek, który już wypełniłam wodą. Czekajcie moment. Wszystko pomału Wam tutaj powiem. Co i jak, i jest tutaj ta dolna część sokownika, garnek, który jest tutaj praktycznie prawie po wierzch, może 2 cm, tylko wody tutaj brak. Słabo może widać, bo jest już wieczór, i tutaj jest takie wejście na właśnie ten szlaufik. I już moment. Ajcie, sobie tutaj o zakładam w ten sposób, żeby to tutaj ta rurka weszła w to wgłębienie po tym i już mamy całość sokownika złożone dolną, tą tutaj środkową, w którą wpływa sok, a jak już się ma przelewać, to wypływa tym oto tutaj wężykiem i górną część, tu górny garnek z pokrywką wypukłą, także można z górowatą nałożyć, którą się wkłada dowolne owoce. U mnie dzisiaj jabłka, także możecie sobie mieszać różne owoce. Tam na kanale, jak widzieliście wcześniej, również robiłam sok
winogronowy i winogronowo-jabłkowy, a dzisiaj ostatni etap na chyba na ten sezon soków, sok jabłkowy. Ja sobie tutaj dokroję, żeby wypełnić ten garnek do pełna. Kwasek cytrynowy po to, żeby sok później tak nie ciemniał, nie tracił koloru. Dodaję do soku jabłkowego. Do tamtych soków nie dawałam, bo były soki i ciemne. Czyli widzimy się, jak już to się zacznie gotować. Działa to w ten sposób, że ta woda tutaj się w dolnym tym, w dolnym garczku gotuje. Unosi się to para wodna, która tutaj nam pod wpływem temperatury wydziela sok z owoców, które się tutaj w górnym garnku znajdują i ścieka bezpośrednio, można sobie do butelek, po prostu odłącza się klipsa i do butelek lub słoiczków, albo sobie na niższym poziomie trzeba, żeby mógł sobie sok spływać, ustawić do garnka i potem sobie po prostu z tego garnka próbujemy, czy jest odpowiednio słodkie i wlewamy w naczynia docelowe, słoiczki bądź jakieś tam butelki. No dobra, kochani, ja tutaj się biorę za resztę krojenia jeszcze tych jabłek. Jabłka, jak tutaj potem mi te jabłka tutaj pomniejszą objętość, jeżeli mi się całość nie zmieści, na pewno mi się nie zmieści, dołożę jeszcze i będzie się gotowało tak jak w przypadku było soku chyba około 2 godzin, także zobaczymy, jak to będzie. I już zobaczcie, już zaczął spływać z rurki ten sok jabłkowy. Nie wiem, czy kamera da radę tutaj objąć, mimo że jest ciemno. On taki fajny, jasny, żółciutki. Ja zaraz Wam pokażę, jak to w garnku na chwilę obecną wygląda. Będę pewnie zaraz dokładać te resztę jabłka. O, w garnku już widać, że te jabłka już tracą na objętości. Ja zaraz je przemieszam i dosypię te pozostałe jabłka do pełnego po prostu garnka. Mam nadzieję, że się zmieszczą, a jak nie, to dosypię, poczekam, aż one opadną i dosypię pozostałą część. One, widzicie, te pozostałe jabłka do dosypania stoją sobie o tutaj. Ja zaraz dosypię, zobaczymy, czy one całe wejdą, czy nie. Przemieszam sobie, mam taką łyżkę do mieszania, trzeba mieszać, bo po prostu to fajnie też powoduje, że ten sok się wydziela. Tam w internecie mówili, nie trzeba nic mieszać, ale okazuje się, że trzeba mieszać, także ja sobie tutaj będę gotowała. Potem pokażę Wam, przygotuję butelki i naszykuję do pasteryzacji, a dopiero pewnie na następny dzień zobaczymy, ile w sumie wyszło, bo może być już bardzo słabe światło, w sumie już jest. Dobra, to ja sobie zaraz przemieszam, dosypuję te jabłka, co tutaj widzicie i zobaczę, czy się zmieszczą, a jak nie, to poczekam, jak znowu one odparują, puszczą soki, dosypię pozostałe. Więc kochani moi, po dosypaniu tych jabłek w dalszym ciągu ten sok, widzicie, się jabłkowy gotuje, produkuje się. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać, że tutaj Was nie zaparuje. Ja już 2 litry soku odlałam w inny garnek. Za chwilę będę butelkować. Ustawię Was na stole. Może pokażę. Tutaj o, jabłka już wyglądają w ten sposób. Ja je mieszam od czasu do czasu. One już się gotują z godzinę. Sok sobie tutaj spływa. Nie wiem, czy dobrze będzie widać, bo zaparowuje. Jest troszkę miąższu. Jak komuś przeszkadza miąższ, to może sobie po prostu jeszcze dodatkowo scedzić przez sitko. Jak na chwilę obecną dla mnie smak na słodkość jest ok, więc ja nie będę dosładzać. Każdy musi sobie
do swojego gustu dopasować. Ja się zaraz tu przynoszę na stół i zabudelkujemy te 2 litry soku, które prawie 2 litry soku, które tam już odlałam. A tutaj dalej niech się to wszystko gotuje. No dobra, mam już Was, kochani, ustawionych na stole. Mam nadzieję, że będziecie jako tako cokolwiek widzieli, bo już jest późno. Co będzie potrzebne? Potrzebujemy lejka. Ja mam tutaj, widzicie, taki dzbanek z dzióbkiem również. Mam tutaj już przygotowane, zaraz Wam pokażę, takie ustrojstwo, którego Wam przy wcześniejszych sokach nie pokazywałam. Jest to taki moduł do suszenia butelek. Można sobie kupić na Allegro takie pojedyncze moduły. Jeszcze oczywiście była tutaj podstawka do tego, ale ja wzięłam tylko połowę. W sumie czekajcie chwilę. O, może Wam tutaj na drugiej części tego modułu pokażę. Zobaczcie, tam mam właśnie takie 2 moduły postawione do suszenia butelek. Takie coś się kupuje pojedynczo. To jest rozkładane. Wygląda tak i się zakłada. I tak jak tam jest 2, nie można jeszcze zakładać kolejny, ale ja tego nie potrzebuję. I zaraz odstawię sobie i zajmiemy się zalewaniem soku do butelek. Może Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, której również używam do mycia butelek. Jest to coś takiego z takim dzióbkiem. Już jak mamy tam przykładowo umyte, w zależności jakie macie tam butelki, możecie sobie szczotką myć, czy macie czyste. I już później w efekcie końcowym sobie tutaj nalewa się wrzątku. Bierze się butelkę jakąś taką. Jeżeli ktoś robi dużo soków, jest to bardzo przydatne. Używają tego głównie do produkcji win. Podpatrzyłam na kanale, ale na jednym z kanałów, ale myślę sobie, bardzo dobrze to się sprawdzi do robienia soków. I tutaj się nakłada taką butelkę, czekajcie, i wtedy jak tutaj jest płyn, się przyciska i ten płyn wchodzi w butelkę. Ja teraz już nie nalewałam wody, bo to jest na sprężynie i to sobie tutaj płuczę w tę butelkę i potem ją się odstawia na taką suszarkę. Niestety taka suszarka, jeżeli by ktoś pytał, nadaje się tylko i wyłącznie do po prostu do butelek, nie nadaje się do słoików, tylko jak się ustawia po prostu na tą suszarkę, to musi być równomiernie ustawiony ciężar tych butelek, bo jak damy na jedną stronę, to po prostu nam się to wywróci. No dobra, przejdźmy w końcu do nalewania tego soku, bo tutaj więcej Wam sprzętów napokazuję, a soku jak nie było, tak nie ma. I mam tu już prawie 2 litry soku w tym garnuszku. Czekajcie, spróbuję włączyć lampę, może będzie u Was lepiej widać, ale nie widzę, żeby to jakość tak Wam poprawiło. On jest taki fajny, żółciutki, jest dosyć gęsty, może będzie widać. Jutro jest jedna jasna butelka, to jutro przy dobrym świetle może da się uchwycić ten kolor. Widzę, nie ściemniał, czyli kwasek cytrynowy sprawdził się doskonale. Ja ten sok sobie odleję i będę kapslowała, używając kapslownicy, o której już wspominałam wcześniej przy robieniu jakiegoś soku, ale pokażę. Taka kapslownica czarna, taka zaciskowa, bo są różne i ręczne kapslownice. W przypadku ręcznej kapslownicy na samym początku też kupiłam taką najtańszą. Trzeba się strasznie męczyć, więc taka tutaj widoczna u mnie jest
najfajniejsza. I oczywiście są kapsle, które potem fajnie, tak Wam powiem, po zrobieniu, odstawieniu soku, tutaj mam dwa rodzaje kapsli, ale to akurat czy one mają rysunek, czy one nie mają, to nie ma największego znaczenia, bo widzicie tutaj przeznaczone do produkcji i po prostu piwa, kapsle, ale sprawdziło się u mnie bardzo dobrze. Po prostu robiłam przeciery z pomidorów, kapslownicą kapslowałam, już kolejny po prostu sezon robię soki w butelkach, że tak powiem, które ludziom wyrzucają po piwie, a ja sobie po prostu, żeby mi po prostu zebrał tam jeden pan te butelki, ja będę sobie te butelki po prostu wykorzystywała na soki, w sumie tak te butelki by wyrzucił. Także bierzemy się za robienie już konkretnej roboty. Mam nadzieję, że tutaj może Wam coś ta lampa pomoże, żebyście lepiej to wszystko widzieli. Oczywiście muszę Was dać wyżej. Napełnianie jak napełnianie. Można nawet sobie opcjonalnie z garnka nalewać. O, może będzie widać, jak naleję do białego dzbanka, jaki on ma kolor, ten sok jabłkowy. Odstawię jeszcze na chwilę butelkę. O, fajny taki pomarańczowiutki, jak to sok jabłkowy, to chyba każdy wie, wygląda. Powoli trzeba wlewać, kontrolować po prostu tutaj, żeby się nie przelało. I tak sobie z każdą butelką będę postępować i nalewać. Tutaj się może wytworzyć piana, także jak się wytworzy nadmiar piany, lejemy powolutku, a potem jak ta piana opadnie, można sobie opcjonalnie po prostu dolać soku. Ja Wam dopiero jutro finalnie pokażę, ile wyszło butelek. Widzę, że soku jabłkowego wyjdzie mniej jak soku z winogron, bo cóż, moi kochani, widzicie jak jest, jest już późno. Ogólnie teraz już wieczory będą się robiły wcześniej, ale można wieczorem właśnie robić takie pożyteczne rzeczy typu sok. Akurat do południa nie było mnie w domu, miałam inne sprawy do załatwienia i po południu robię sok, ale jeszcze spokojnie zrobię. Oczywiście sok wymaga pasteryzacji. W sumie zobaczę, jak to wyjdzie dzisiaj, czy aż jutro. 15-20 minut pasteryzacja na mokro, jak w przypadku słoików jakichś po prostu sałatek lub jakichś ogórków korniszonych. Robimy, wykładamy szmatką do połowy tutaj butelki. W przypadku butelek to większy garnek, wiadomo, wyższy, bo butelki są wysokie i butelek się dosyć sporo mieści w danym naczyniu. Także ja sobie tutaj rozleję ten sok. Reszta mi się jeszcze będzie gotowała przez godzinkę. I tą pulpę, tak jak w przypadku, mówiłam, soku winogronowego, który jest już na kanale, i soku jabłkowo-winogronowego, zostawiam w sokowniku na noc i jeszcze pół litry soku ścieknie w ciągu nocy. Także szkoda takich wartości wylewać. No chyba, że ktoś robi sok po soku, to wiadomo, musi, może sobie ewentualnie gdzieś na jakieś sitko nad garnkiem przełożyć i to też mu po prostu ścieknie. To nic, kochani. Ja już w tym momencie na dzień dzisiejszy się pożegnam, bo co ja Wam tutaj już będę tak mówiła, upasteryzuję jeszcze być może dzisiaj, a jak nie, to jutro rano. 15-20 minut czas pasteryzacji. Ja potem już tak te butelki zostawiam w garnku, w którym są pasteryzowane, do pełnego
ostygnięcia, a potem tylko sobie, jak ktoś tam ma naklejki, czy inne jakieś sposoby oznaczania, oznaczamy sobie, co to jest i mamy już gotowy sok. Czyli jutro Wam pokażę już finalnie, jak będą po pasteryzacji, one będą już ostudzone i ile z tej ilości jabłek wyszło butelek soku. Czyli widzimy się dnia następnego. Witam Was w kolejny dzień. Oczywiście pogoda się popsuła i w dalszym ciągu światło jest słabe. W sumie soku jabłkowego wyszło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 butelek, czyli po pół litra. 7 butelek, mamy 3,5 litra. Te widzicie jabłka jeszcze sobie z boku. Kilka jabłek zostawiłam. Myślę, że na jakieś po prostu ciastko jeszcze wykorzystam. Także skoro są jabłka, to jakieś ciasteczko zrobię. I tutaj może jeszcze Wam pokażę. Mam tą jasną butelkę. To może będzie dobrze widać. W tej butelce widać, że się miąższ osiadł troszeczkę na spodzie. Kolor wiadomo, jasny taki, lekko pomarańczowy. Nie wiem, czy kamera da radę tutaj ogarnąć, że tak powiem, obraz rzeczywistości, bo już znowu pogoda się popsuła. Ja sobie tak oznaczyłam po mojemu, że sok jabłkowy wyszło nawet sporo z tej ilości jabłek i można sobie potem po prostu dolewać soczku do przegotowanej gorącej lub ciepłej lub sobie po prostu zimnej wody i jest zdrowy sok do picia. Myślę, że na ten sezon to chyba ostatni właśnie sok, bo już nie mamy jakichś tam owoców, żeby po prostu robić sok. Był sok winogronowy, winogronowo-jabłkowy i dzisiaj ostatnia odsłona soku, sok jabłkowy, ale w następnym sezonie, jeżeli będzie fajnie i będą owoce, będę działała z innych po prostu rzeczy, typu wiśnie, truskawka i będzie można fajnie sobie soki porobić, ale dobrze, że udało się nawet zrobić te soki, które tutaj się prezentują przede mną i tamte wcześniejsze, które już filmy macie na kanale. Powiem Wam, że wyszło nawet sporo tych butelek ogólnie. Tutaj mam 8. Tam było, jednych było 18 sztuk. Tak zerknę, bo obok stoją. 18 sztuk i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 18 było winogronowych, 10 soków winogronowo-jabłkowych i tutaj macie te soki jabłkowe, czyli myślę, że nie jest, że tak powiem, źle, jak na późny okres ten jesienny. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powynosić do piwnicy, chłodnego miejsca, kto tam gdzie ma, jakby robił jakąś spiżarnię po prostu i sobie przynosić wtedy w razie potrzeby po prostu i używać. A jeszcze nie powiedziałam, na tą ilość właśnie wystarczyło mi cały ten kilogram cukru, nie dosładzałam. Także jabłka miały swoją słodycz, także poszło mi na te tutaj widoczne butelki tylko kilogram cukru, także w sumie poszło na chyba soki jakieś, tam było po 2 kg, czy 1,5 kila, tak około 5 kg na całą ilość tych soków cukru poszło, także nie było aż tak tragicznie z cukrem, dużo cukru nie poszło, także wygląda to tak.
A ja cóż, będę tutaj mówić, żegnam się z wami. Pa.